Cześć, z tej strony Mateusz Mikulak z kanału Football TV i dziś, tak jak zwykle, zapraszam Was na zapowiedź najciekawszych meczów tego weekendu. W sobotnie popołudnie dojdzie do starcia dwóch wielkich przyjaciół Kuby Błaszczykowskiego z Łukaszem Piszczkiem. W polskiej reprezentacji już od lat grają na jednym skrzydle bardzo blisko siebie. Ich doskonałe relacje poza murawą wpływają na to, że na boisku rozumieją się bez słów. Tym razem jednak przyjdzie im zagrać przeciwko sobie w ramach pierwszej kolejki Bundesligi w sezonie 17-18. Bardzo prawdopodobne, że od pierwszej minuty na placu gry zobaczymy Jakuba Błaszczykowskiego, którego co prawda pozycja w klubie w minionym sezonie nie była do końca pewna, jednak tegoroczny okres przygotowawczy może napawać optymizmem. Kuba w tych ważniejszych meczach towarzyskich grał w wyjściowym składzie, a do tego w ostatnim meczu Pucharu Niemiec trener dał mu zagrać przez 90 minut. Cieszy również fakt, że Polak wrócił na pozycję prawego skrzydłowego. Na prawą obronę sprowadzono dwóch nowych zawodników i dla Błaszczykowskiego nie ma już tam raczej miejsca. Z kolei nieco wyżej, w linii pomocy, takie miejsce dla niego już powinno się znaleźć. Tym bardziej, że w ostatnim czasie niemieckie media informują o tym, że z ekipy Wilków ma odejść jego dotychczasowy konkurent na tej pozycji, Vieirinha, którym podobno m.in. interesuje się Stuttgart. W tym starciu stawiam na remis lub zwycięstwo Wolfsburga, gdyż po pierwsze Borussia ma mnóstwo problemów kadrowych, szczególnie jeśli chodzi o ofensywę. Jak wiadomo, zawieszony jest Ousmane Dembele za to, że nie uczestniczył w treningu, chcąc wymusić transfer do Barcelony. Ponadto w środę dowiedzieliśmy się, że kolejnej kontuzji nabawił się André Schürrle, no a cały czas swój uraz leczy Marco Reus. A po drugie, Wolfsburg wydaje się być drużyną, która zrobi wszystko, aby zatrzeć to złe wrażenie po minionym sezonie, kiedy to prawie spadli z ligi. Dokonali konkretnych wzmocnień w tym okienku transferowym. Przede wszystkim Brooks z Herty Berlin, no a do tego Camacho z Malagi i kilka innych bardzo dobrych wzmocnień. Zapewne zrobią wszystko, aby rozpocząć ten sezon od zwycięstwa. I wydaje mi się, że tak też będzie, że albo remis, albo zwycięstwo Wolfsburga. Czy Antonio Conte powtórzy fatalny sezon 15-16 w wykonaniu José Mourinho, kiedy to Chelsea z mistrza kraju stała się ekipą, którą pokonać mógł tak naprawdę każdy? Wielu ekspertów oraz obserwatorów piłkarskich twierdzi, że tak właśnie będzie i co ciekawe, mają ku temu bardzo poważne argumenty. Pierwszym z nich jest oczywiście bardzo nieudane okienko transferowe, gdzie we Blues przegrywają walkę o praktycznie każdego zawodnika. Jedyne co do tej pory udało się zrobić, to praktycznie tylko częściowo załatać dziury po tych, którzy odeszli. Do tego, tak jak również w przypadku José Mourinho, dochodzą konflikty wewnątrz klubu. Ostatnio najgłośniej jest o spięciu na linii Diego Costa - Antonio Conte. Piłkarz nie pojawia się w ośrodku treningowym we Blues, chcąc wymusić swój transfer do Atletico Madryt. Ponadto hiszpański napastnik w swoim ostatnim wywiadzie dla Daily Mail mocno zaatakował włoskiego szkoleniowca. Szanuję go jako trenera, ale nie jako człowieka. Piłkarzy trzyma na dystans, nie ma charyzmy. I problem Chelsea jest taki, że w tym newralgicznym momencie przyjdzie im się zmierzyć z Tottenhamem, który jak wiadomo jest w świetnej formie, który w minionej kolejce pokonał Newcastle 2-0 na wyjeździe. Ponadto, jak wiemy, w tych meczach nie chodzi tylko o kwestie sportowe. Tu jest wielka nienawiść już od lat 70., kiedy to Tottenham był drużyną znacznie bardziej utytułowaną, drużyną znacznie bardziej zamożną, kiedy to Tottenham wykupił legendy, największe legendy klubu do siebie, największe legendy Chelsea do swojej drużyny. No i od tego momentu kibice tych drużyn po prostu się nie trawią. Jest to bardzo ważne spotkanie, ale Chelsea, jak widzicie, ma sporo problemów, dlatego stawiam, że ten mecz wygra Tottenham. Ponadto czeka nas także starcie Interu z Fiorentiną. Tutaj stawiam na zwycięstwo Nerra, Zurich. Viola bardzo mocno osłabiła się w tym okienku transferowym. Straciła taką gwiazdę jak Bernardeschi, jak Borja Valero. Byli to zawodnicy, którzy kreowali grę w minionych sezonach. I wydaje mi się, że wygra tutaj Inter. Do tego czeka nas także mecz Bayernu Monachium z Bayerem Leverkusen. Bawarczycy mieli sporo problemów w okresie przygotowawczym, w meczach towarzyskich radzili sobie słabo, ale w tym ostatnim meczem pucharowym i tym meczem o super puchar, kiedy to wygrali z Borussią Dortmund, pokazali, że są w formie i wydaje się, że to oni wygrają ten mecz i tak też stawiam. Tak prezentuje się mój cały kupon na nadchodzący weekend. Na dziś to by było na tyle. Wielkie dzięki za uwagę. Zachęcam Was do subskrybowania kanału. No i do zobaczenia.